Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie e, i zapraszam na analizę partii z 2005 roku. Graną w tym właśnie roku pomiędzy badurem Jobawą a Magnusem Carlsenem, 15-letnim wówczas e, zawodnikiem. E, Badur Dżobawa, moi drodzy, tu bym się bardziej na nim teraz skupił, gdyż e, jest to zawodnik grający szalone szachy. Niesamowicie potrafi grać niekonwencjonalne debiuty, mieszać na szechownicy jak tylko można. E, bardzo lubię tego zawodnika. Aczkolwiek jego ranking, który był kiedyś powyżej 2700, bardzo silny gracz. No teraz, niestety, jest poniżej troszeczkę 2600. Wynika to z różnych powodów szachowych w jego życiu, ale to zostawmy na boku. Przejdźmy bardziej tutaj do naszej analizy i sprawdźmy, co potrafimy. Nauczmy się może czegoś nowego trochę taktyki nie zaszkodzi, i jedziemy. Otóż po D4, D5, C4, C6, skoczek na C3, skoczek F6. Bardziej tutaj na debiutie się nie będę skupiał, gdyż jest to teoria debiutów. Zapis partii będzie. W opisie filmu, więc można sobie to na spokojnie przejrzeć. Skoczek tutaj zagrywa na F3. Pionek zbija na C4 i A4. Bardzo ważne posunięcie. Przede wszystkim nie pozwalamy zagrać B5. Pamiętajmy o takich rzeczach i pamiętajmy jedną rzecz. Ja tutaj pozwolę sobie troszkę narzucić tempo i powiedzieć, że e, warto analizować partię. Nie mówię, że całe życie, chociaż e, warto i całe życie oczywiście. Jak się szachy kocha, mówiąc wprost, ale analizowanie partii daje nam bardzo dużo y, możliwości poznania nowych ruchów, nowych idei, a też utrwalenia tego, co już wiemy, to zawsze y, no, wydaje mi się, że ćwiczymy dzięki temu swój mózg, mówiąc też wprost, ale to już jest inny temat, dobra, lecimy dalej, ja szachy uwielbiam polecam, y, na pewno nie zaszkodzą y, goniec na F5 Skoczek e5, teoria debiutu mówi, że tutaj chcemy tego pionka na c4 skosić, czarny tego pionka nie broni absolutnie, po, po zagraniu na d7 skoczkiem, skoczek na c4 zbija, hetman c7 z planem zagrania posunięcia e5 i na przykład jak ja y, analizuję sobie już taką partię po raz kolejny, ten debiut w ogóle dziesiątki razy albo i więcej, to ja już mniej więcej wiem jak tutaj na przykład grać figurami i to jest ważne, nie to, że ja się tutaj teraz absolutnie chwalę, nie, 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 tylko trochę bazując na swoim doświadczeniu, na jakiejś tam pracy, którą w życiu wykonałem szachową, pozwala mi to właśnie wiedzieć, jak się mniej więcej zachować w takiej pozycji i też w każdej innej, którą analizowałem. Polecam to wam, drodzy, drodzy widzowie, zawsze warto. Wtedy teorię debiutów nie trzeba aż tak mocno znać, a bardziej rozumieć szachy, aczkolwiek teoria debiutów jest jak najbardziej ważnym elementem w rozwoju szachisty. No i po hetman C4 C7 G3, no właśnie, analizowanie partii, tak tyle lat, a jeszcze się mylę pola, ale to wiadomo. E, można się pomylić zawsze. Tutaj po G3 nastąpiło E5. No więc wybicie nastąpiło, skoczek wybił i goniec zagrywa na F4, wiążąc tutaj skoczka. No i teraz e, skoczek z F6 zagrywa na D7, to są normalne rzeczy. Goniec na G2 i bardzo sprytny ruch G5. Tutaj e, możemy się nieco dziwić, ale nie możemy zbić pionka na G5, bo skoczek zbija nam figurę. Prosta taktyka, więc trzeba się zachować inaczej. Tutaj dosyć ciekawym zagraniem jest również ruch skoczek na E3 z atakiem na gońca. Ale Badur postanowił tutaj wybić, go, wybić skoczka na E5. Skoczek wybił na E5. Hetman D4. Sprawa jest prosta. Hetman spogląda sobie na wieżę. Wykorzysta, wykorzystany fakt, że jest posunięcie G5. Ta pozycja jest względnie równa. Wygląda nam trochę szaloną. I można się oczywiście łatwo pomylić w szalonych pozycjach. Tutaj pionek na f6 kontroluje bardziej skoczka. I teraz gruziński arcymistrz zagrywa posunięcie na, na pierwszy rzut oka, wydające się niebezpiecznym ruchem i szalonym, no bo jak tutaj sobie zagraliśmy gońcem, no to trzeba zrobić roszadę. No nie. Badur zagrywa Roszadę w drugą stronę. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, mimo że goniec na poprzekonnej, tutaj jest jakiś tam, jakąś tam aktywność, łapie goniec również. To jakiś może szalony ruch B5, ale nic nie działa. Wszystko działa na tutaj konkretach. Goniec zagrał na E6, to znaczy Magnus zagrał gońcem, i, i w tej sytuacji posunięcie F4. Dosyć sprytne, no bo jeżeli skoczek zbija teraz na C4, to Hetman F6 i tu jest goniec atakowany również zwierząt, więc białe tu byłyby świetne. E, poszło inaczej. Pionek wybił, pionek wybił i skoczek teraz właśnie zbił na C4. I w tym układzie również Hetman wybija na F6. E, no to jest w zasadzie to samo. E, silnik mówi remis. Dlaczego remis? Spytajcie silnika Goniec F7 i Hetman H8. Silnik, no, niby widzi remis. W ogóle w tej sytuacji może należało zagrać trochę inaczej, według właśnie maszyny. Maszyna podpowiada Hetman F7, ale to są takie, takie niuanse, które myślę że zwykłego zjadacza chleba, w tym mnie, może aż tak bardzo nie interesują. To znaczy, powinny interesować, może źle się wyraziłem. Ale to nie jest też temat na teraz. Po prostu przejdźmy dalej. Goniec zagrał na F7. Nie chcę się też za bardzo po prostu z analizą w tym momencie rozwlekać. I Hetman za, zabił tutaj pionka na F4, król B1. No, i już to się wydaje nieco szalone, dlatego że tu skoczek spogląda dobrze. To jakieś poświęcenia w ogóle. Pionek wyszedł tak. To wygląda tak strasznie nieszablonowo, i że tak powiem nierugłowo jeśli chodzi o y, podstawowe, y, podstawową grę w szachy, czyli y, no, król nie jest do, totalnie bezpieczny, y, roszada jest rozwalona no i jak to się toczyło dalej, sprawdźmy Goniec zagrywa na G6 z szachem, król A1 No król się schował, Ok. Chwilowo tutaj skoczek broni pionka, więc nie ma jak się dostać Tak sobie to yy, analizuje Ale w drugą stronę patrząc No to zauważmy, że tutaj wieża kontroluje króla w centrum Za chwilę wieża wchodzi na F1 I tu są już bardzo groźne rzeczy W tej sytuacji skoczek zagrał na E3 No i zobaczcie widełki Tutaj wszystko zaczyna wisieć Jak reagować? Otóż Jobawa zagrywa wieża D2 Kompletnie nie patrząc, że może być zbity goniec. Dlaczego wieża D2? Przede wszystkim bronimy się od skoczka C2. A co się stanie, jak skoczek zbije tutaj na G2? No, Jobawa miał za zanadrzu taki ruch jak wieża D4. Wszystko, że tak powiem, wisi na włosku. Posunięcie na przykład Hetman F5. No i tutaj można grać różnie. Można na przykład zagrać wieżą na D1 i próbować grać dosyć aktywnie. W ogóle bardzo nieregularne, znaczy nierówny materiał na szachownicy. No i też nie wiadomo, ja nie wiem. Jakby trzeba było tutaj grać białymi, żeby e, powiedzieć, że białe są lepsze, a silnik mówi, że są. Badur chyba wiedział, co robi. E, no co ciekawe. No ale w tej sytuacji skoczek jednak postanowił zagrać na C2, co nie było właśnie najlepszym ruchem. I tutaj białe wybiły, czyli kolejne poświęcenie, goniec wybił i wieża F1. I wydawałoby się, że jest wszystko dobrze. Lecz Hetman wraca na D6. I tak jest dobrze, tylko trzeba wiedzieć, jak kontynuować dalej grę. W ogóle ruch bardzo ciekawy, teraz taki dosyć dynamiczny goniec na E4. Zwróćmy uwagę, że jak goniec by wybił, to zbija skoczek, i problemy czarnych są już tutaj ogromne, dlatego że skoczek na F6 wchodzi, te figury ciężkie się dobrze komponują, zresztą na F8 wisi, partia robi się bardzo, bardzo trudna. No i w tym układzie po goniec E4 goniec zagrywa na P3. Skoczek, no właśnie, skoczek, już zdradziłem, czym ruszy teraz biały. Gdzie ten skoczek wędruje? Właśnie chciałem zadać Wam to pytanie. Otóż, no, ruch dla mnie kosmiczny. W ogóle nie brałbym chyba tego pod uwagę, bo to jest takie mało zauważalne, co się dalej dzieje, gdyż uważam, że tak wizualnie patrząc, czarne się bronią. Ale jak czarnymi zrobimy tutaj długą roszadę. No to w ogóle będzie tutaj Magnus stał bardzo bezpiecznie. I Badur Jobawa zagrywa kompletnie szalony ruch, mianowicie skoczek B5. Tak, podstawiamy go pod pionka. No, widzimy, ostatnie figury idą pod nóż. No i w tym momencie nastąpiło bicie. I dlaczego to jest dobre? Znaczy, dlaczego to jest dobre dla białych, chciałem powiedzieć, ale jeszcze zwróćmy uwagę, co się stanie, jak na przykład Hetman by zagrał na B4, bo groźba jest banalnie prosta. Tutaj dajemy praktycznie mata i tego króla mocno atakujemy, więc po skoczku C7 król D7. Hetman H7 i okazuje się, że tutaj Magnus miałby ogromne problemy. Król jest totalnie atakowany i jest po prostu źle. W tej sytuacji, poskoczek B5 nastąpiło bicie na B5. Ja sobie zdaję sprawę, że ta analiza może troszkę jest teraz na E, chyba w wyższym poziomie, bo tak bardzo mocno nie zagłębiam się w dalsze posunięcia, zostawiam to Wam, drodzy widzowie, jak jesteście zainteresowani, przypominam par zapis partii jest w opisie filmu e, zachęcam do samodzielnych analiz głębszych, e, po wywiciu tutaj na b5, goniec bim na b7, tak po prostu ta wieża została zaatakowana, wieża b8 i goniec c6. No właśnie, chodziło głównie o to, żeby tym gońcem stanąć na c6. Chwilowo zbił pionka, tutaj biały i teraz zaatakował. No i teraz, jeżeli zbijemy na c6 czarnymi, no to przegrywamy bardzo szybko yy, prostymi zabiegami. Mianowicie, hetman f8, król d7. Hetman G7. No i jest ciężko, bo jak król wejdzie na ósemkę, to mamy wieżę F8, a jak król wejdzie na przykład na D6 no to tutaj nawet Hetman G3 i zdejmujemy wieżę z prostym zagraniem. Wieża F6 oczywiście też groźne są tego typu posunięcia. No i dobrze, lecimy dalej. Po tym ruchu król zagrał na D8 i Hetman teraz zbił. Na f8. Cały czas zwróćmy też uwagę na to, że jak zbije wieża i zagra król na c7, to tutaj też grozi mat na d1, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Poszło bicie na f8 Hetmanem. Król zagrał na c7. Hetman dał szacha. Król zbił na c6. No i Hetman dał szacha na c3. Zobaczcie, że w, te, w tym układzie i po król b6 jest po prostu bicie na b3. Tyle fajerwerek, tyle poświęceń, bardzo ładnych zresztą, taka luźniutka partia, nieco zwariowana. Pokazuje nam, że w pewnym momencie, gdy atakujemy, 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 no to następuje tutaj uspokojenie sytuacji, ale straty materialne w tym wypadku są u czarnych, raptem jeden pion więcej u białych, tylko że problem jest z królem, więc to jest większa przewaga niż ten jeden pionek. Król zagrał na A5 i, i teraz Hetman tutaj na C3 zaszachował. Gra ciężkimi figurami w tym układzie dla białych jest prosta, z uw, a z uwagi tylko i wyłącznie na to, że król czarnych jest no... W niebezpieczeństwie, więc ciężkimi figurami jest atakować dosyć łatwo. Hetman zagrał na B4. No w tym układzie, jakby król zbił tutaj na A4, no to partia by się skończyła myślę, że dosyć szybko. Tylko pytanie właśnie do Was, jak to zrobić? No mata na A3 przecież nie ma. Tutaj można dać szacha pionkiem, król A3 i bardzo ważny ruch wieża B1. Takich, takie chytre posunięcie, bo grozi ruch b4 z następnym matem na b3 na przykład. Więc no, ciężko by było grać tutaj, ciężko się bronić, mat w czterech ruchach następuje. Jednakże w partii Magnus zagrał hetman b4, hetman dał szacha na c7, wieża b6. Tutaj zauważmy, że jak zbije król, no to robi się ciężko chyba po wybiciu wieży. Znaczy wieża po prostu ginie, więc wieża b6 musi zagrać. Hetman zbił pionka, wieża a6 z powrotem nastąpił szach, dlaczego by nie za darmo tego szacha nie dać wieża B6, no i teraz wieża F4, właśnie odcinamy tutaj wszelkie ucieczki królem hetman na B3 jeżeli hetman dałby szacha na E1 proste odejście królem na A2 gwarantuje zwycięstwo białym bez problemu, gdyż nie ma na przykład szacha na króla teraz a białe mocno cisnął. no i w tej sytuacji hetman na B3 hetman dał szacha na A7 wieża A6, Hetman C5. Nie zawsze każdy ruch musi być szachem, w tym wypadku no, grożą już takie bezpośrednie tutaj, powiedzmy, wymiany. No i powierza G6. Tu jeszcze są opcje. Pamiętajmy, że Hetman broni. Nastąpiło po prostu bicie pionkiem na A5 i czarne się poddały. No tutaj Magnus nie miał szans w tej pozycji. Dlaczego się poddały czarne? No, z uwagi na ilość pionków w tej sytuacji. Na przykład, jakby z Hetman zbił. Na B5 to tutaj następuje bardzo piękny mat w dwóch posunięciach. Może zostawię Was z tym matem, nie będę tego mata pokazywał. Jeżeli ktoś tego mata zauważy, może napisać w komentarzu. Nawet trzeba napisać w komentarzu: dzięki serdeczne. Łapki w górę. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam, cześć.